Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy robić fit sałatkę z kurczaka gotowanego w rosołku. Do tego będziemy dodawać ser naciowy, jabłuszka, winogronko oraz mam tu mieszankę, przyprażone nerkowce wraz z migdałami. Zacznę krojenie od jabłuszka. Najpierw sobie je obiorę, pokroję w kosteczkę i zaleję sokiem z połowy cytryny. Jabłka mamy już pokrojone, zalane sokiem z cytryny, żeby nie zczerniało. Teraz będę kroić seler naciowy, ale żeby go pokroić na początku, muszę się pozbyć tego włókna, które idzie przez łodygę. Więc najlepiej to zrobić tak, że przerywamy i usuwamy włókna. Zrobię tak samo tutaj od dołu i tak pociągam. Już jest wyczyszczone. I teraz pokroję na drobne kawałki. Pokroję sobie teraz pierś gotowaną. Ja ugotowałam ją wcześniej, jest już wystudzona. Jest ugotowana w rosołku. Pokroję ją na drobną kostkę. Ja mam tutaj około pół kilo piersi. Teraz sobie będziemy kroić i dodamy do jabłek i do selera. Już tu mam pokrojony kurczaczek, wymieszane wszystko. Teraz pokroję sobie winogronko. Mam takie długie, duże, zobaczcie, bezpestkowe, więc pokroję je sobie w takie plasterki. Po dołożeniu winogronka okazało się, że moja miska jest za mała do wymieszania, więc muszę przerzucić to wszystko do większej miski. Dołożę teraz majonez. Wlejemy jogurt naturalny. Wszystko to razem wymieszam. Trochę do smaku posolimy. Pamiętajmy, że kurczak już był wcześniej gotowany w rosole, więc jest słony. Dodajemy troszkę pieprzu. Pomieszamy.
Sałatka już jest gotowa, teraz tylko posypiemy ją orzechami i migdałami. Sałatka nasza już jest gotowa. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Jest przepyszna, polecam. I życzę smacznego. Dziękuję za oglądanie filmiku i zapraszam jak zawsze na ponowne.